Dzień dobry, witam wszystkich, którzy oglądacie teraz program Wileńszczyzna w obiektywie i witam Was w nieco nietradycyjnym formacie, bo tym razem ani ja, ani Albert, ani tym bardziej Rafał, który zazwyczaj jest po drugiej stronie kamery, żaden z nas nie będzie opowiadał o miejscu, w którym teraz jestem, a właśnie gospodarz miejsca będzie opowiadał o historii Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie i dzisiaj moim gościem będzie, moim rozmówcą będzie kustosz tego muzeum, Marian Dźwinel. Idźmy, zapraszam Was. Skąd pomysł na Muzeum Szkolnictwa i czy była ta trudna droga w uruchomieniu tego muzeum? No właśnie, może w kilka słowach, jak tu się okazałem. A więc w roku 2015 otrzymałem propozycję od dyrektora Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny w Niemczynie kierowanie nowo powstającą właśnie placówką. A była to placówka, która znajdowała się w Żulówce i która była przekazana już przed jakimś czasem dla Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny i była to zamknięta szkoła podstawowa w Żulówce. No więc od razu było na pewno dużo pytań, dużo namysłów, jednak w końcu zgodziłem się. No i tak to się stało. I właśnie pierwsze wrażenie, kiedy tutaj przyjechaliśmy obejrzeć tą placówkę, dla mnie to było nowe pomieszczenie, nowa placówka, to no, na pewno zobaczyłem, że potrzebne są duże remonty i właśnie od tego od razu to było takie ogólne pytanie, główne pytanie. Natomiast później stało pytanie, w jakim kierunku musimy zacząć działać i co tutaj ma powstać. Dlatego, że było kilka wariantów. Ale dlaczego właśnie Muzeum Szkolnictwa wybrano? Może do tego właśnie podepchnęło to, że tutaj była kiedyś szkoła w Żulówce, a więc jak najbardziej może taka placówka pasowałaby do tego tematu. No ale jednak postanowiłem, że temat szkolnictwa na Wileńszczyźnie przede wszystkim jest ciekawy temat. Drugim takim no, punktem to właśnie było zachowanie historii. Dlatego, że każda placówka oświatowa, szkoły posiadały swoje tradycje, swoje historie. I zauważamy na przeciągu dziesięcioleci, że niektóre placówki są zamykane. A więc tracą się tradycje, traci się historię. Do dnia dzisiejszego, kiedy zaczęliśmy badać niektóre tematy i materiały, po prostu nie możemy znaleźć już śladów po niektórych placówkach. A tych placówek przecież było, bardzo dużo. No i trzecim właśnie powodem do tego, żeby tutaj powstało Muzeum Szkolnictwa, to na pewno naszym takim celem, może na przyszłość, to zachowanie właśnie danych o kadrze nauczycielskiej. To też jest bardzo ważne, dlatego że właśnie nauczyciele też nie są wiecznie w szkołach, odchodzą, a nieraz nie wiemy nic o tych osobach, które właśnie przekazywali na przeciągu dziesięcioleci. No, przecież przede wszystkim nauczyciele to są ci, którzy kształtowali polską tożsamość tutaj. Na pewno, tak. I przekazywali i wiedzę, i kształtować pomagali polską tożsamość właśnie na przeciągu dziesięcioleci. A to było bardzo aktualne właśnie w okresie jeszcze do tego, kiedy Litwa odzyskiwała swoją niepodległość ponownie, czyli do lat 80. Pamiętam, kiedy nauczyciele byli nakazywani za to, że pojechali gdzieś z grupką uczniów na kwaterę Piłsudskiego na Rosę. A więc były to też takie pytanie dość dziwne dla nas, jak ja uczyłem się kiedyś w szkole. Pamiętam to, ale dla nauczycieli to było bardzo bolące skutki miało. I dlatego właśnie takie osoby na pewno i jak najbardziej przyczynili się do tego, że widocznie szkolnictwo polskie zachowało się tutaj do dnia dzisiejszego.
A skąd bierzecie eksponaty? Eksponaty zaczęliśmy zbierać od 2015 roku. Jeszcze nie wiedzieliśmy, czy tutaj będzie muzeum, czy nie. Ale jednak postanowiliśmy tak, no skoro będzie muzeum szkolnictwa, to bardzo dobrze. Skoro nie będzie, to użyjemy te eksponaty w innych celach. My w pewnym momencie zauważyliśmy, że te eksponaty potrzebne są, a więc jak to zrobić? I 15 rok był rzeczywiście bardzo trudny, a więc trochę zaczęliśmy reklamować nowo powstającą placówkę, chociaż tak już i mówiliśmy, że to jest, będzie Muzeum Szkolnictwa na Wileńszczyźnie. Do nas zwrócili się przedstawiciele szkół, a więc prywatne osoby, które chcieli przekazać dla nas swoje zbiory książek. I co nam trzeba było robić? Na pewno przyjęliśmy i przyjmowaliśmy z miłą chęcią. I tak powstaje nasza pierwszy zbiór ekspozycja, czyli biblioteka muzealna. Książek rzeczywiście było dużo i dzisiaj właśnie nasza biblioteka liczy ponad 7 tysięcy egzemplarzy. I chcę powiedzieć, że wśród tej literatury była literatura piękna, literatura techniczna, a więc literatura religijna, czyli katechetyczna, ale wśród tych zbiorów okazało się ponad 500 podręczników. A natomiast te inne eksponaty, aparaty filmowe, próbówki, ławki, mundurki, skąd to wszystko wzięło się tutaj? Większość też ze szkół, chociaż niektóre przedmioty, pomocy naukowe, poglądowości też mamy i od osób prywatnych. I właśnie co dotyczy tych przedmiotów, to chcę powiedzieć, że zostało zebrano sporo tych przedmiotów. Te przedmioty potrzebowały przede wszystkim trochę renowacji, dlatego że były to niekomplety, jednak okazało się, że produkowano tych poglądowości było dużo i można było na przykład z jednego lub z dwóch komplektów zebrać jakiś trzeci. A czy muzeum cieszy się popularnością? Co muzeum może zaoferować dla zwiedzających? A na ten czas, co możemy proponować? Przede wszystkim głównym celem, od razu jak planowaliśmy, to jest zwiedzanie ekspozycji. Zwiedzanie ekspozycji nie jest prostym, dlatego że staramy się, żeby zwiedzający jednak otrzymaliby sporą dawkę informacji. I dlatego zwiedzanie ekspozycji u nas w muzeum jest powiązane z swoistą edukacją, gdzie pokazujemy, gdzie przekazujemy informacje. Edukacje są powiązane niektóre z szkolnictwem, natomiast niektóre edukacje są trochę oddzielne, ale też przede wszystkim powiązane z dzieckiem. Jedna z takich edukacji to mamy lalkę motankę, czyli po litewsku to jest kudurynie lele albo rysztynie lele. I chodzi o to, że kiedy wgłębiliśmy się w ten temat, okazało się, że temat jest bardzo ciekawy i lalka motanka ma ogromne tradycje. Dzisiaj ta edukacja posiada właśnie certyfikat Ministerstwa Kultury, czyli Kultura Spasas, a więc bardzo cieszymy się. No a oprócz innych, to właśnie mamy takie zajęcie edukacyjne jak ozdoby świąteczne, pocztówki, dekoracje, zabawy dawno minionych lat. A więc te zajęcia edukacyjne przeprowadzamy na świeżym powietrzu w okresie późnowiosennym i wcześnie jesiennym, kiedy jeszcze można bawić się na podwórku. Mamy także takie praktyczne zajęcie jak wypieki, czyli piernik świąteczny i jego dekorowanie, no i różnorodne edukacje tematyczne. Chciałbym też zapytać, jak pan uważa, to jest nowoczesne muzeum, czy raczej takie tradycyjne? Też trudne pytanie. Na pewno nie mógłby powiedzieć, że to muzeum można zaliczyć do nowoczesnych, dlatego że nowoczesne muzea są inne. A więc ile byłem w muzeach nowoczesnych, przede wszystkim to są te technologie, które dzisiaj są technologiami współczesnymi,
A więc tutaj należy iść krok w krok. I chodzi o to, żeby to muzeum było nowoczesne, potrzebne są spore wydatki, spore środki. I myślę, że to może będzie takie i jest muzeum tradycyjne, ale niezależnie od tego robimy taki swoisty monitoring. Dlatego, że kiedy przyjeżdżają do nas grupy, to może to nie jest zauważalne dla zwiedzających albo dla tych, którzy pilotują te grupy, ale właśnie ze swojej pracy widzimy jakieś blendy, plusy i minusy. I ciągle ten taki monitoring, on nam pomaga coś przerobić, coś zmienić. Teraz na przykład widzimy, jakie ekspozycje trzeba zmienić. A ekspozycje ciągle z powodu tego, że my otrzymujemy dużo eksponatów, to te ekspozycje będą w przyszłości też zmieniane. Co dotyczy muzeum i teraz decydować, czy to współczesne, czy to takie tradycyjne, bardzo trudna odpowiedź, dlatego że właśnie te finansowanie, które właśnie mamy dzisiaj, no ono musi być większe. Ja myślę, że chyba jeszcze za wcześnie jest to oceniać, bo od części coś możemy tu dotknąć, poczuć, na przykład te same ławki, możemy wsiąść do tych ławek, ale niektóre rzeczy jeszcze nie możemy dotknąć, tak jest na dystansie, musimy badać z odległości, więc taki jest 50-50 na razie, ale myślę z czasem, że chyba będzie to takie bardziej muzeum nowoczesne, gdzie uczniowie zwiedzający przede wszystkim będą mogli doświadczyć wszystkiego, co tutaj jest.